Czym jest Poco? Poco jest marką smartfonów wywodzącą się z koncernu Xiaomi. Początkowo marka ta była znana jako Pocophone, czyli submarka smartfonów Xiaomi. Obecnie Poco jest promowana jako osobna, oddzielnie funkcjonująca marka, aczkolwiek jej bliskie związki z macierzystym Xiaomi wcale nie są ukrywane. Wręcz przeciwnie, wiele z modeli smartfonów Poco to znane już wcześniej konstrukcje oferowane pod markami Xiaomi lub Redmi. Smartfony Poco nierzadko otrzymują mocne specyfikacje oparte o procesory Qualcomm Snapdragon serii 8. Poco powołano do życia w 2018 roku i wtedy też w sierpniu pojawił się pierwszy smartfon Pocophone F1. Bazował on na procesorze Snapdragon 845, uznawanym wówczas za najwydajniejszy na rynku. Markę Poco promowano jako młodzieżową. Jej głównym założeniem było oferowanie smartfonów o wysokiej wydajności za rozsądną cenę. Stosowanie topowych, wydajnych procesorów wymuszało oczywiście pewne kompromisy, ale udawało się zachować niższą cenę, m.in. rezygnując z metalowo-szklanych obudów czy wodoszczelności. Jak dotąd, do kwietnia 2023, marka Poco zaprezentowała ponad 30 różnych modeli smartfonów, przy czym większość z nich stanowią przemianowane modele Redmi, najczęściej ze zmienionymi na nieco tańsze w produkcji obudowami. W ostatnim czasie Poco eksperymentuje ze stylizacją swych smartfonów. Wiele modeli ma bardzo duże logotypy na obudowie, a także odważne kolory, np. żółty, zielony czy niebieski. Aktualnie Poco oferuje kilka serii smartfonów. Seria F to pierwsza seria smartfonów Poco kontynuowana do dziś. Od początku serię tę promowano jako smartfony o dobrej wydajności, pozwalające cieszyć się grami. Obecnie seria ta jest promowana jako ta najbardziej gamingowa w ofercie Poco, a niektóre modele, jak na przykład Poco F4 GT, mają elementy typowe dla czysto gamingowych urządzeń, jak na przykład dodatkowe triggery oraz wydajność godną klasy flagowców, osiąganą dzięki procesorowi Qualcomm Snapdragon 8 generacji pierwszej. Poco seria X to flagowe modele marki, obecnie w większości są to przemianowane i praktycznie niezmienione modele Redmi. Urządzenia plasują się wyposażeniem w segmencie średniopółkowym, choć znajdziemy w nich elementy godne segmentu wyższego, jak chociażby wyświetlacze AMOLED. Seria Poco M ewoluowała z kolei od dość podstawowych smartfonów, jak na przykład Poco M2, po dosyć dobrze wyposażone modele ze średniego segmentu cenowego, jak na przykład Poco M5S z wyświetlaczem Super AMOLED i procesorem Mediatek Helio G95. Seria Poco C to najtańsze i najprostsze smartfony w ofercie firmy. Są to telefony o raczej ograniczonych możliwościach i bardzo podstawowym wyposażeniu, często również wyposażoną w lżejszą wersję systemu Android, czyli Androida Go. Przeznaczone są dla najmniej wymagających użytkowników, szukających smartfonów w jak najniższej cenie. Obecnie Poco zyskuje coraz większą niezależność od Xiaomi, szczególnie na niektórych rynkach, na przykład na indyjskim, gdzie w ogóle ma osobną sieć dystrybucji oraz promocji. Smartfony marki Poco są chwalone za korzystny stosunek możliwości do ceny, chociaż niekiedy są również krytykowane choćby za przeładowany dodatkami interfejs, mocno zbliżony do MIUI stosowanego w innych modelach Xiaomi. Firma pracuje naturalnie nad poszerzeniem oferty. Na razie ma w ofercie tylko jeden prosty smartwatch Poco Watch oraz słuchawki TWS, ale pojawienie się szerszej oferty ekosystemowej ze znakiem Poco to jedynie kwestia czasu.